środowisko takie artystyczne typowe odbiera, powiedzcie? No bo gdzieś tam pewnie na tej premierze byli już aktorzy tacy z ogromnym dorobkiem, reżyserzy. Jestem ciekawa, jakie zdanie ci ludzie mają na temat tych młodych pierwszy raz w takim... Byli aktorzy, reżyserzy, była Agnieszka Holland, był Janusz Gajos. Wszyscy gratulowali i mówili, że bardzo dobrze, że wreszcie udało się nam coś takiego w Łodzi, właśnie w szkole filmowej, po raz pierwszy zrealizować dyplom filmowy. Także i rzeczywiście wszyscy, wielu było naprawdę ciekawych ludzi, wszyscy gratulowali, składali rektorowi i studentom no, wiele komplementów. A chcę powiedzieć, że dzisiaj policzyłam, 16 osób z tego roku już gra w teatrach. W tej chwili Warszawa, Gdańsk, Kraków, Łódź, Bydgoszcz, Poznań oczywiście. Także no, mam nadzieję, że te jeszcze 4 osoby też gdzieś znajdą swoje miejsce. Ale oni kończą szkołę dopiero w marcu. Także jeszcze mamy trochę czasu. Może znajdą dzięki filmowi, no bo przecież wiecie Państwo, że ten film jest nie tylko przygodą, jest nie tylko jakimś rodzajem, no co tu dużo mówić, możliwości rozwoju dla nich aktorskiego, ale również po prostu promocją, prawda? To jest dużo, no w jakimś sensie pewnie troszkę prościej wysłać gdzieś DCP, prawda, i puścić w kinie, niż pojechać gdzieś z przedstawieniem, którego żywot jest jednak troszkę krótszy, więc liczymy też na to, że będzie szansa na szerszą promocję w całej Polsce tych oto tu siedzących, no i pozostałych, których dzisiaj z nami nie ma też. A poza tym ta tradycja, że wszystko, co w sztuce powstało po wojnie, największego, to powstawało w Łodzi. Wszystkie filmy, wszystkie teatry największe, najwięksi twórcy byli w Łodzi. I mam nadzieję, że może troszkę uda nam się do tej tradycji też nawiązać. 4 nowele. Pan rektor przyszedł do nas na to spotkanie, które też jest na początku filmu i pokazał nam 4 filmy. To były Łąkowe żony niebiańskich Maryjczyków. Niebiańskie żony Łąkowych Maryjczyków. Właśnie byłam blisko. I na tej podstawie troszkę powstała ta ostatnia nowela, czyli Śpiewający obrusik. Była kobieta na skraju załamania nerwowego. Boże. Kobieta pod presją, Kasa Wetesa. To tylko muszę, Ania będzie dopowiedzieć. Była. Musimy dalej. I na tej podstawie była zainspirowana ta nowela Naleśniki z cukrem, tak? To dobrze? Tak. Ta narko love story, ta nowela była inspirowana filmikiem z YouTube'a, po prostu z internetu, takim autentycznym, gdzie właśnie widzimy kobietę, narkomankę ze swoim mężczyzną, który miał właśnie taką ranę w ręce i mniej więcej te zdania są zainspirowane właśnie tym, co tam było powiedziane. I pierwsza etiuda Kazan, nie wiem, czy to nie było po prostu zainspirowane jakby Jędrkiem, tak? Jego piosenką. Rektor powiedział coś takiego, że jak zobaczyłem tego chłopaka z gitarą i usłyszałem jego piosenkę, to stwierdziłem, że musi być po prostu bohaterem jednej z noweli w tym filmie. Tak, to tak chciałam powiedzieć o inspiracjach właśnie kolejnych segmentów. Takie było pytanie pana. Tak, czy znaliśmy scenariusz? Że... Tak. Tak, ja dziękuję. Więc... Więc scenariusza nie znaliśmy, tylko wiedzieliśmy, że będzie ten film gdzieś oscylował wokoło tych 4 filmów. Nie wiedzieliśmy, w jaki to będzie sposób i o co tak naprawdę rektorowi chodzi. Nie mieliśmy oczywiście zielonego pojęcia, to była dla nas niespodzianka. I on się jakby, on wiedział i ten scenariusz napisał właśnie bez naszego udziału właściwie, tylko potem go dostać. W trakcie tej rozmowy z rektorem tego spotkania mogliśmy też powiedzieć, która z tych części, to znaczy nie z części z tych filmów, które obejrzeliśmy wspólnie, nas jakoś indywidualnie najbardziej dotknęła. I on też tym się mógł kierować, że ktoś chciał doświadczyć czegoś mocniejszego, tak jak
po obejrzeniu tego dokumentu o narkomance, kogoś bardziej interesował jakiś inny temat i on też to końcowo brał trochę pod uwagę. Trochę, no. To trzeba się już jego zapytać, jak bardzo. Świetnie umie czytywać potrzeby drugiego człowieka. Znaczy mówię tutaj w takiej relacji reżyser-aktor, prawda? On doskonale wie, czego nam potrzeba, wie, który guzik przycisnąć, żeby zadziałało po prostu. I mimo tego, że był oczywiście moment, kiedy on się unosił i były jakieś tam, powiedzmy, nerwy na planie, to wszyscy czuliśmy się bardzo bezpiecznie. Tutaj się śmiejemy na wszystkich spotkaniach, że było dużo ciepła rektora, dzięki któremu powstał ten film i rzeczywiście myślę, że byliśmy w bardzo, bardzo komfortowej sytuacji, bo on bardzo o nas dbał i po prostu wiedział, co jest komu potrzebne do tego, żeby jak najlepiej pracować i jak najlepiej pokazać się w tym filmie. No i faktycznie też faktycznie byliśmy dla niego najważniejsi, bo my na przykład przez... Dobra, wypowiem się za siebie, że przez 4 lata w szkole zrobiłem tych etiud bardzo, bardzo dużo i faktycznie aktorzy czasami byli tak troszeczkę traktowani, bo muszą zagrać, ale to pewnie wynikało z tego, że było dużo innych rzeczy do ogarnięcia przez tam reżysera czy operatora, a tutaj faktycznie reżyser bardzo postawił na nas, bardzo. I w zasadzie ja się tam czułem jak król. Przepraszam, nie, ale faktycznie, no chyba każdy tak gdzieś coś takiego wyczuł, że no mieliśmy takie ciepło. Czyli dopowiadam w zasadzie to, co ty powiedziałeś. Ale w ogóle Mariusz Grzegorzek słynie z tego, że jest takim reżyserem, dla którego najważniejszy jest aktor. Też słyszeliśmy o tym wcześniej już, chociażby od profesorów, którzy współpracowali z nim, czy w teatrze, czy w filmie. Że dla niego zawsze na planie, czy w teatrze najważniejszy jest aktor i robi wszystko, żeby stworzyć aktorowi jak największy komfort, żeby aktor mógł jak najlepiej się pokazać.